This record is intended to help you check your playing equipment without confusion. And remembering that the ultimate aim is to produce sound which is completely acceptable to the listener. I'm tired of fate, fortunes being so. We're tired of my tires burning rubber on the roads. Tired of the distance and aim style. Mamy dziś dla Państwa wielki mecz o wielką stawkę. Na to ważne spotkanie Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut zapraszają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Mecz ten jest dla gospodarzy wielką szansą na awans w światowym rankingu i grę... Gwizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę Państwa. To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia. Masz rację, kiepska interwencja bramkarza, słuszny rzut karny. I mamy bramkę! No, bardzo ładnie strzelił z rzutu karnego. Uderzył spokojnie, bardzo precyzyjnie. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Lionel Messi. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Payet. No, może być groźnie. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Dobre, dalekie wybicie. Utrzymują prowadzenie dzięki tej kapitalnej interwencji. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Leo Messi strzela. Strzela Messi, piłka ląduje w siatce. Ależ ładnie to zrobił Argentyńczyk. Popatrzmy, Jacku, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. Chyba troszkę przekombinował, choć ładne to było. Blisko pole karne. Batent. Payet. Mogą kontratakować. Bale. No, prawie, ale nie opanował piłki. Dimitri Payet. Neymar. Payet. Jest przejęcie i mają szansę. Faul. Jaka będzie reakcja sędziego? Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Krótko to rozegrali. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Rozpoczynają kontratak. Memphis Depay. Payet. Będzie strzelał. Bardzo udanie zablokował ten strzał. Modric. Thomas Meunier. No, z tego miejsca można strzelać. Neymar. Oddalają grę od strefy obronnej. Neymar. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Payet. Ryzykownie, ale udanie. Niestety, stracił piłkę. Batem. No i przejęli w ostatniej chwili. Ależ ładny zwód. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Neymar. Może zdecydować się na strzał. Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca na boisko. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Neymar. No, może teraz centrować. Tym strzałem może zmniejszą straty do rywala.
No, to byłaby niesamowita bramka, gdyby trafił z tak ostrego kąta. Trochę jednak zabrakło szczęścia. Ale chyba mógł poszukać innego rozwiązania. To nie była łatwa sytuacja do strzału. Dimitri Payet. Blisko już do bramki. Luka Modric. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Memphis Depay. No przejął, ale nie opanował piłki. No, tu mogło być groźnie. Dobrze przeciął to prostopadłe podanie. Dimitri Payet, prostopadle, do kolegi. Uderza! Zablokowany strzał. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. No, strzela! Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Tak, tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Pech, po prostu pech. Już widziałem piłkę w siatce, ale bramkarzowi pomogło aluminium. Groźnie, ale zdążyli na czas. Neymar. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Messi. Piłka wyszła na aut. Boateng, Thomas Meunier, Neymar. Gareth Bale, Luka Modric. Dobre podanie. Dimitri Payet, Memphis Depay, Thomas Meunier, ach, szkoda, strata. Payet, Sergio Ramos przechwytuje podanie. Suarez, Lionel Messi. Arbiter podyktował rzut wolny. Piqué. Sędzia kończy pierwszą połowę 2-0. Jaki jest twój komentarz do występu Messiego do przerwy? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. I zaczynamy drugą połowę tego spotkania w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Na razie oglądamy dobre spotkanie, liczymy na więcej. Luka Modric. Jordi Alba. Thomas Meunier. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Floresi. Zaha. Przejęli piłkę, popatrzmy.
Modric. Thomas Meunier. Zdążył w ostatniej chwili. Suarez świetnie zagrywa na wolne pole. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Dobrze zagrał. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Luka Modric. Messi. Pięknie go dostrzegł. Neymar. Strzela! Będzie rzut rożny. Rzut rożnego w pole karne. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Wybijają teraz do przodu. Thomas Meunier. Sergio Ramos. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Wychodzą do kontrataku. Zdecydował się na strzał. Świetnie, brawa dla bramkarza. Dośrodkowanie. Bramkarz przerzuca piłkę ponad poprzeczką. Rzut rożny. No i będziemy mieli zmianę i to aż trzech zawodników na raz. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Kylian Mbappé. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy! Aj, teraz strata! Jest pressing ze strony rywali. Kibice gwiżdżą i buczą. Nie trudno domyślić się, co sądzą o decyzji sędziego. Karnego jednak nie ma. Uwaga, strata i przeciwnik w piłce. Spójrzmy na to podanie. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Wspaniale! Cristiano Ronaldo ponownie wpisał się na listę strzelców. On ma prawdziwy instynkt strzelecki, potrafi się znaleźć w każdej sytuacji. Strzał w słupek, wydawało się, że piłka wyjdzie z powrotem w pole gry, ale ona jednak wpadła do bramki. To było bardzo widowiskowe, szczęście albo precyzja, ciężko orzec. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Leo Messi w najlepszym wydaniu. Absolutna dominacja Argentyńczyka na boisku. Racja, gra dziś naprawdę dobry mecz. Kiedy ma piłkę w okolicach pola karnego rywali, bramkarz zaczyna nerwowo przestępować z nogi na nogę. Nie bez powodu, co widzimy na widocznej właśnie na ekranach analizie jego strzałów. Blisko pole karne, może strzelać. Boateng dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Wymanewrował obrońcę. Wilfried Zaha. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Dalekie wybicie przez bramkarza. Neymar. Prostopadłe podanie Neymara. Niedokładnie teraz Neymar. Świetna sygnalizacja i mamy przerwaną akcję. Spalony. Kurzawa. Zaha.
Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Całkiem spora odległość od bramki, raczej nie będzie próbował strzelać bezpośrednio, choć kto wie. Nieprawdopodobne! Niewiele brakowało, ale z daleka trudno jest dokładnie trafić. Odważył się strzelać z takiej odległości i to była dobra decyzja. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Messi. Modric. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Kapitalnie zgubił obrońcę. Neymar. Nieporozumienie i strata piłki. Pięknie go minął. No i dobry zwód, zostawił obrońcę. Kylian Mbappé, Modric. Koulibaly. Thomas Meunier, Neymar. Znakomity zwód, pewnie mija obrońcę. Robi się niebezpiecznie. Próbował, ale nie udało się. Świetnie mija. Jest okazja. Ach. Szkoda, nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją, podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę, chociaż był blisko. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. No z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ma wolne pole. No, zdecyduje się na centrę. No, teraz mają szansę. I zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali. Neymar. Strata, co zrobi przeciwnik? Koniec! Z tym zwycięstwem zdołali zapewnić sobie awans w rankingu. Piłkarzom należą się gratulacje, bo zasłużyli na ten sukces. Od pierwszej kolejki wiedzieli, jaki mają cel i konsekwentnie do niego dążyli. A jaki twoim zdaniem mecz rozegrał dzisiaj Messi? Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje. Co do tego zawodnika, to jestem bardzo zawiedziony jego występem. Nie dość, że nie zdobył żadnej bramki, to właściwie nie wykreował nawet w zasadzie ani jednej ciekawej sytuacji. Spodziewałem się po tym zawodniku czegoś więcej. Gwizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę państwa. To będzie dla nich szansa.
Witamy Państwa, już za chwilę rozpocznie się mecz Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut, na który zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Blaskowski. Obie ekipy mają kim postraszyć, potrafią grać piłką i nie boją się atakować, więc spodziewam się dziś dobrego spotkania. Przyjrzyjmy się ustawieniu drużyny na boisku. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi wspomagającymi pomocników w dostarczaniu piłki napastnikowi. To ustawienie pasuje do stylu opierającego się na posiadaniu piłki i krótkich podaniach. Skrzydłowi próbują rozciągać... Uderza! Pewnie wyłapał piłkę. No i przejęli w ostatniej chwili. No wsparli teraz bramkarza. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Bardzo udanie zablokował ten strzał. Bardi, Kante. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Davinson Sanchez. Alex Telis. Tracą piłkę. Suarez świetnie zagrywa na wolne pole. Neymar! Sędzia pokazuje, rzut rożny. Piłka dośrodkowana. Sergio Ramos! Obronił, to była ładna główka, ale gola nie ma. Rzeczywiście strzał znakomity, tyle że golkiper świetnie sobie z nim poradził. Jordi Alba. Kante! Oj, minimalnie, naprawdę minimalnie niecelnie. Messi, niedokładne podanie i piłka dla drużyny przeciwnej. Neymar. Dośrodkowanie do Bale'a. Szansa! Ale szpechowo piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Strata w środkowej strefie boiska. Modric. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Dobrze, do przodu. Oddalają grę od strefy obronnej. Luka Modric. Jest okazja! Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Naprawdę, Darku, przecieram oczy ze zdumienia, że to nie wpadło. Bramkarz teraz pokazał klasę. Kante, dokładnie, na dojście. Co za... Może stąd strzelać! No, piłka oddana w zasadzie bez walki. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Bardi. Patrzy, gdzie koledzy. Lionel Messi. Neymar. Marquinhos. Matt Doherty. Już blisko pola karnego. No, piłka opuściła boisko, będziemy mieli rzut rożny. Dogranie piłki z rzut rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu.
Szykuje się do dośrodkowania. Son. Wychodzą do kontrataku. W tej akcji wciąż się może wiele zdarzyć. Nieudany wślizg. Powinna być za to kartka. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Odległość chyba za duża, by próbować strzelać na bramkę, choć znając Messiego, może się pokusić. Minson. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. W pole karne dogrywa Neymar. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Richarlison. Największą frekwencję w historii meczów piłkarskich odnotowano podczas meczu Mistrzostw Świata między Brazylią a... Minson! Nie trafił! Dobrze wyszedł w powietrze, ale zabrakło precyzji. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. Kante. Minson. Znowu celne podanie tego zawodnika. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycji. Strzela! Ale udanie broni! Neymar. Thomas Meunier. No, strzela! Ech, przestrzelił. Stanowczo za wysoko. Richarlison. Alex Telis. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Messi, niedokładne podanie i piłka dla drużyny przeciwnej. Rezultat do przerwy 0-0. Do przerwy 0-0, choć nie brakowało okazji do zdobycia bramki. Strasznie zawodziła skuteczność. Może gdyby jeden z drugim trochę zaczekali ze strzałem, padłaby jakaś bramka. No, zobaczymy, co będzie po przerwie. Przed nami drugie 45 minut tego spotkania w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Obaj trenerzy po wyjściu z szatni co chwila dyskutują ze swoimi asystentami. Widać, że nieustannie analizują sytuację i są gotowi reagować na wydarzenia na boisku. Uderzenie w stronę bramki. Tak! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. W pełni zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu zespół miał wyraźną przewagę. W końcu ją udokumentował. Nie czekał, nie tracił czasu na przyjęcie. Uderzył z pierwszej piłki. Wiedział, że w polu karnym czasu na zastanowienie brak i że trzeba grać szybko, ale bez świetnego podania nic by z tego nie wyszło. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Dobrze zagrał. Thomas Meunier. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Czekamy na dośrodkowanie. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Jest przejęcie i mają szansę.
Salah. No niestety, chybił. Piłka minimalnie nad poprzeczką. Luka Modric. Bale. Modric. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Podanie górą do Vardiego. Brawo, ale jest szansa. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo. Bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Go for the visitors. Number 9. Kylian Mbappé. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc Ronaldo! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Minson. Mogą teraz skarcić rywali. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Vardy. Lewandowski. Neymar. Nie dawali rywalom spokoju, aż wreszcie udało im się przejąć piłkę w środku boiska. Dobra pozycja do oddania strzału. Luka Modric. Lewandowski. Sergio Ramos. Nie jest sam. Obok partnerzy. Próbował, ale nie udało się. Salah. Ależ go wypatrzył. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Salah. Kante. Son! Neymar sam na skrzydle, popatrzmy. Neymar. A strzał! Zobaczymy, czy na miarę zmniejszenia straty. Słup! Lionel Messi! Gol! Rewelacyjnie to zrobili! Kibice szaleją! Kapitalny strzał. Kopnął piłkę bardzo lekko, ale za to bezbłędnie i znalazła drogę do bramki. Taki jest futbol. Rywale częściej byli przy piłce, stwarzali sytuację, a...
Ale właśnie stracili bramkę. Cóż, nie zmienia to jakoś diametralnie sytuacji w meczu. Może też podziała orzeźwiająco na obrońcu. No strzela! Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! 3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Neymar. To może być bramka kontaktowa. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Kapitalny strzał Lewandowskiego. Fantastycznie umieścił piłkę w siatce. Trzy do dwóch to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Luka Modric, rzut... Cristiano Ronaldo! Niewiele brakowało! Oj tak, czysto uderzył z powietrza, to by była piękna bramka! Dobre podanie. Lugo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Vardy, Matt Doherty. Vardy. No, udało mu się uwolnić spod opieki. 81. minuta minęła i jeszcze 9 do końca. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Lloris. Gnabry. Już blisko pola karnego. Wyraźnie widać, że nie wytrzymał nerwowo. Normalnie powinien zamienić to na bramkę. Brakuje mu jeszcze chyba doświadczenia. Doświadczenia i zimnej krwi. Musi stać się takim bezwzględnym egzekutorem, a na razie trochę mu jeszcze do tego brakuje. No, udało się przejąć. Lionel Messi. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Świetne, prostopadłe podanie. Niestety, nie ma go... Messi! Gol! Chyba nabrali wiatru w żagle, a już wydawało się, że wszystko stracone. Patrząc na powtórkę tej bramki, można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Zwarniszyki cisnęli i zasłużyli na to wyrównanie. Jest 3-3. Teraz oba zespoły ruszą zapewne do zmasowanego ataku. Rodrigo. Nieźle zapowiada się ta akcja i być może przyniesie im prowadzenie w tym meczu. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Bez konsekwencji. Świetne wiązkowanie. Gospodarze nadal remisują. Kibice skandują: my chcemy gola. Nie przyszli tu przecież po remis. Kylian Mbappé. Jeśli wykorzystają ten stały fragment gry, jeśli trafią z rzutu rożnego, to będzie rozstrzygnięcie w tym spotkaniu. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Fantastycznie! No, brawo dla bramkarza, nie wypuścił piłki z rąk. Po 90 minutach gry mamy remis i przed nami dogrywka.
Obie drużyny są bardzo zmęczone, no i właśnie rozpoczęła się pierwsza połowa dogrywki. Rodrigo. Richarlison. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Gnabry. Lionel Messi. Groźnie, ale zdążyli na czas. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Alex Telles. No, z tego miejsca można strzelać. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Bardi. Gnabry! Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Rodrigo. Matt Doherty. Richarlison. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Dobrze ustawiony bramkarz wypiąskował to dośrodkowanie. Jest szansa. Gra zostanie wznowiona z rzutu rożnego. Centruje z rogu w pole karne. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Szansa! Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Co za interwencja bramkarza. Wciąż remis, gdyby nie on, musieliby teraz gonić wynik. Dobra okazja. Zablok. Vardy! Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Jest 4-3. Oba zespoły lepiej dzisiaj zdecydowanie atakują niż bronią. I pewnie będziemy mieli emocje do samego końca. Oto druga połowa dogrywki przed nami. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ma do kogo podać. Vardy. Przy piłce Ronaldo. Lewandowski. Strzela Leo Messi. Wychodzą do kontrataku. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Sędzia jednak nie przerwał gry. Gnabry. Mamy dośrodkowanie. Ma tam to strzelić. Nie trafił. Dobrze wyszedł w powietrze, ale zabrakło precyzji. Do końca dogrywki 8 minut. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie.
przy piłce Ronaldo. Pięknie, prostopadle, Messi. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Wybijają teraz do przodu. Jeszcze tylko 5 minut do końca dogrywki. Świetny pomysł, ten lob stwarza zagrożenie. Brawo, ale jest szansa. Jest, tak jest, gol. Świetnie, naprawdę kapitalnie to zrobili. Mimo sporej przewagi nie osiedli na laurach. Dalej atakowali, no i mamy kolejną bramkę. No i mamy 5-3. Nie najlepiej świadczy to o obrońcach, znakomicie o napastnikach. Kylian Mbappé dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Będą szukać teraz okazji do kontry. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Fantastyczna forma strzelecka. A ta bramka to już jego trzecie trafienie. Czy na tym poprzestanie? Jest dzisiaj w fantastycznej dyspozycji. Każdy strzał zmienia na bramkę. To jego dzień. Pewnie na długo zapamięta ten mecz. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Ter Stegen. Mecz właśnie się zakończył. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych.